Halo, witajcie. Paraguay Live z tej strony, jak zwykle Zbyszek. Pozdrawiam was serdecznie z Paraguay. Dzisiaj pojedziemy do Asunción. Pokażę wam jednego z operatorów sieci komórkowych, którzy również oferują internet. To jest Tigo, potem wam trochę więcej opowiem. Także jeżeli to was interesuje, ile to kosztuje, jak to u nas działa, to zapraszamy serdecznie na filmik. Jeszcze parę słów może o operatorach sieci komórkowych. U nas to tak było, że musieliśmy wcześniej postawić maszt. To był maszt o wysokości 40 metrów. Potem wam pokażę. I nawet może jak się przekręcimy, o, to zobaczycie, widzicie, tam z tyłu widać, o, z tamtej strony trochę widać, o, koło palmy, tak? Dobra. Także taki masz musieliśmy wówczas postawić, to było 40 metrów, teraz to jest na 20 metrach, Wi-Fi działa, także to wszystko funkcjonuje w miarę przyzwoicie. I tak jak powiedziałem, są trzech największych operatorów, to znaczy tak, Tigo, Personal i Claro. Także to są trzech największych, my pojedziemy do Tigo, więc zobaczycie po prostu jak te biura wygląda, jak to wszystko się po prostu załatwia i na koniec jeszcze krótko wam powiem o kosztach, dobra? Także zapraszam serdecznie, na razie. No i teraz tutaj wchodzimy do Tigo, czyli to jest taki operator, że tak powiem, komórek. Także fajnie to dosyć przyjemnie wygląda, zaraz zobaczycie, to jest praktycznie tutaj no centrum jak centrum, ale przy głównej ulicy, dlatego jest, jak widzicie, ruch spory. Czyli wchodzimy, zapraszamy. Widzicie, tu jest ta cała centrala Tigo, także w miarę nowocześniejsza. No i tu jesteśmy z Leonem, o, załatwiamy zapłatę naszą i numer telefonu w Tigo, o, widać, tak, zgadza się, no, przelecimy, a, tu są też techniczne, widać, okienka, a, tu jest cały tył. A więc co do kosztów, to wygląda w ten sposób, że my płacimy w granicach $20 miesięcznie za sam internet. Także nie mamy tych pakietów, tak jak powinien w innych państwach jest znane, czy w Polsce, tylko za sam internet płacimy $20. I nie jest to, że tak powiem, najszybszy internet, bo tam powiedzmy wielu z was się pytało. Także pod tym względem nie jest najlepiej w Paragwaju, ale powiedzmy sobie, to co dla mnie na robienie stron, na kręcenie filmów na YouTube czy innych rzeczy, to w zupełności wystarcza. Chyba że ktoś chce profesjonalnie to robić, no to musi wykupić sobie większy czy wyższy pakiet, który oczywiście jest droższy. Tak? Także tak to mniej więcej wygląda i jeżeli macie zapytania, to jak zwykle prosimy je kierować w komentarzach. Także to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić wszystkich rzeczy, wszystkich nowych filmików. Jak macie pytania, czy jakiekolwiek inne, powiedzmy sobie, zapytania, czy oferty, propozycje, z chęcią piszcie po prostu pod spodem w komentarzach. Także dziękuję serdecznie i do następnego wideo. Trzymajcie się. Hej!